Sporo początkujących streamerów uważa, czy też wierzy w to, że ich stream się nie rozwija, bo nie mają widzów. Gdyby tych widzów mieli, to robiliby świetne streamki, na których ludzie by się świetnie bawili i przychodziliby kolejni ludzie i tak by się to wszystko napędzało. Ale czy tak faktycznie jest? Być może w niektórych przypadkach tak. Natomiast jeżeli ktoś nie potrafi robić dobrego kontentu, żeby przyciągnąć pierwszych widzów, to dlaczego miałby umieć robić dobry kontent, kiedy tych widzów będzie miał? Bo oni będą pisali na czacie i będzie można z nimi rozmawiać, odpowiadać na ich pytania. Niestety pisanie na czacie i odpowiadanie na pytania bardzo często jest wynikiem tego, że ludzie dobrze się bawią na streamie i wchodzą w interakcję ze streamerem, ale jeżeli nie będzie kontentu, który będzie sprawiał, że oni się dobrze bawią, to nawet jakby tych ludzi było więcej, to oni po prostu z tego streamu wyjdą, bo nikt nie będzie oglądał nudnego i nieinteresującego streamu. I tutaj spokojnie, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że inaczej streamuje się, kiedy mamy 0 widzów, 5 widzów, 50 widzów i 500 widzów i absolutnie nie chcę powiedzieć, że jest to samo. Natomiast bardzo chcę wytłumaczyć Ci w tym filmie, że content musisz robić od samego początku, a nie wmawiać sobie, że zaczniesz robić dobry content, dobre streamy, kiedy tych widzów będziesz mieć więcej. Bo jeżeli nie będziesz robił, nie będziesz robiła dobrego contentu, to ilość widzów magicznie się nagle nie zwiększy. Ja wiem, że bardzo łatwo jest powiedzieć, że nie da się robić dobrego contentu, dobrych streamów, kiedy nie ma widzów i ludzi na czacie. Ale musisz koniecznie zapamiętać, że jeżeli nie będziesz robił, nie będziesz robiła dobrego contentu, dobrych streamów, to tych ludzi na czacie nigdy nie będzie więcej i widzów też nie będzie przybywać. Więc punktem numer jeden, który trzeba koniecznie zapamiętać, kiedy jesteś początkującym, zaczynającym streamerem, jest to, że na streamie musisz robić koniecznie dobry content i ciekawe streamy. I żeby nie było, że nie wiem, o czym mówię, to jest dokładnie moje podejście, które ja miałem w 2012 roku, kiedy zaczynałem streamować. Wtedy pamiętam, że siedziałem na tym streamie, praktycznie nic nie mówiłem i wychodziłem z założenia, że dopiero jak ktoś przyjdzie na stream, to zacznę gadać. No tylko, że osoba, która wchodzi na taki stream, z tego streamu bardzo szybko wychodzi, bo widzi zblazowanego gościa, który nic ciekawego nie mówi, nic ciekawego nie robi, no to po co ma na tym streamie zostawać? I tutaj bardzo ważne jest być ze sobą szczerym. Najlepiej jest pooglądać swoje streamy, popatrzeć, jak my się na tych streamach zachowujemy i zastanowić się, hej, czy ja bym to w ogóle oglądał sam, oglądała sama? Bo jeżeli ty nie oglądałbyś swoich streamów, jeżeli ty nie oglądałabyś swoich streamów, to dlaczego uważasz, że ktoś inny będzie to robił? No prawdopodobnie nie będzie tego robił. Więc totalną podstawą jest zapamiętać to, że od samego początku musimy robić dobry content, a poza tym warto się nie oszukiwać, być ze sobą szczery i też patrzeć na to, co my robimy krytycznym, bardzo krytycznym okiem. Jeżeli teraz w twojej głowie pojawiła się taka myśl, nie, on się na pewno myli, gdybym ja miał więcej widzów, gdybym ja miała więcej widzów, to na pewno mój stream byłby bardzo super fajny i interesujący i ciekawy, bo bym rozmawiała z ludźmi i wszyscy by się świetnie bawili. Możesz to sprawdzić. Możesz zrobić sobie bardzo prosty test. Wiem, że brzmi to trochę głupio, ale wystarczy odpalić stream większego streamera, który ma 500, 1000 czy 2000 widzów, wziąć jego czat i udawać na swoim streamie, że to są twoi widzowie. I wtedy chociaż odrobinę możesz przetestować, czy twój stream faktycznie się zmieni, kiedy tych widzów będzie więcej. Czy być może jednak problemem nie jest ilość widzów, a content, czy twoje podejście, czy to, co ogólnie robisz na streamie. Jeżeli jednak okazałoby się, że problem nie leży w ilości widzów, którą masz na streamie, tylko w tym, jak ten stream prowadzisz, to nie martw się, mam bardzo fajne, a zarazem bardzo proste rozwiązanie, które może ci pomóc robić dobry, ciekawy i interesujący content na streamie, a na pewno ciekawszy niż wtedy, kiedy normalnie streamujesz. Jest jedna bardzo prosta metoda, żeby przestać streamować dla zerowej ilości widzów, a zacząć streamować dla setek, czy nawet tysięcy. Wystarczy wprowadzić jedną malutką zmianę w podejściu do swojego streamu. Oczywiście już do tego przechodzę, natomiast zanim sobie do tego przejdziemy, musimy sobie zadać jeszcze jedno bardzo istotne pytanie. Czym w ogóle jest dobry content? Czym jest w ogóle dobry stream? O wiele dokładniej wyjaśniałem to w tym filmie, który widzisz teraz na ekranie, więc jeżeli chcesz, to możesz sobie go obejrzeć. Natomiast w tym chciałbym tylko tak skrócić to do jednego zdania, jednej takiej podstawowej myśli. Dobry stream, czy też dobry content na streamie, to taki, który ma określony cel i spełnia ten cel. Nie dziwnie, nie? Ale przykładem może być na przykład stream, gdzie chcesz uczyć ludzi lepiej grać w grę, w którą grasz. Czyli po prostu mówisz, tłumaczysz, jak grać tak, żeby osiągać lepsze wyniki. Albo mówisz, co ty robisz i dlaczego to robisz, tak żeby pokazać widzom, co oni mogą robić w swoich grach. Innym przykładem może być stream rozrywkowy, gdzie po prostu wygłupiasz się, czy to komentujesz jakieś filmy, czy grasz w jakieś takie śmieszne, mniej lub bardziej gry, czy robisz cokolwiek innego i po prostu rozśmieszasz ludzi. I tutaj oczywiście można powiedzieć, że skoro jeszcze nikt cię nie ogląda, to ciężko jest kogoś rozśmieszyć albo nauczyć. Ale chodzi o to, żeby robić dobry content i w momencie, kiedy ktoś wejdzie na twój stream, żeby on ten dobry content zobaczył. Innym przykładem, a w sumie
antyprzykładem może być sytuacja, w której chcesz sobie po prostu pograć w gierkę. Jeżeli chcesz sobie po prostu pograć w gierkę, to jaki jest cel tego streamu? Dlaczego ktoś miałby cię oglądać? Przecież to tylko ty grający w grę. Nikogo to w tym momencie nie interesuje i taki cel totalnie odpada. Innym takim antyprzykładem może być podejście wielu początkujących streamerów, czyli chcę, żeby ludzie mnie oglądali. No okej, fajnie, że chcesz, ale dlaczego ci ludzie mają cię oglądać? Żeby oni cię oglądali, musi być jakiś powód. Możesz być śmieszny, możesz dobrze grać, możesz robić coś jeszcze innego, ale musi być powód, żeby ludzie cię oglądali. Zakładając, że masz już wybrany cel swojego streamu i wiesz, co chcesz na tym streamie robić. Co zrobić, żeby to był naprawdę dobry stream, żeby to był naprawdę dobry content? Punkt numer jeden, wiem, że zabrzmi to banalnie, ale jest to podstawowy krok. Wyłącz licznik widzów. Więcej na ten licznik nie patrz, dopóki przynajmniej nie będziesz mieć setek czy też tysięcy widzów. Punkt numer dwa, który jest mocno opcjonalny i wiem, że nie każdemu się spodoba i też nie dla każdego ten punkt jest, ale można go spróbować. Wyłącz czat. Nie patrz w ogóle na czat. I zdaję sobie sprawę, że jest to poniekąd strzelanie sobie w kolano. Bo w momencie, kiedy nie patrzymy na czat, a ktoś coś napisze i my mu nie odpowiemy, to on się poczuje olany. Dlatego też nie zachęcam mocno do tego. Jest to raczej opcja, którą można od czasu do czasu spróbować, zobaczyć jak się w ten sposób streamuje, ale raczej na stałe tego czatu bym nie wyłączał. Punkt numer 3. W OBS-ie są dwa guziki. Rozpocznij stream i rozpocznij nagrywanie. Możesz jasno rozpocząć stream i możesz to wszystko nadawać, ale przede wszystkim skup się na nagrywaniu. Kliknij sobie rozpocznij nagrywanie i wyobraź sobie, czy też załóż, że nagrywasz film na YouTube'a. Celem tego filmu jest to, co sobie ustaliłeś. Edukacja, rozrywka czy cokolwiek innego i staraj się po prostu zamiast godzinnego czy dwugodzinnego streamu zrobić godzinne czy dwugodzinne nagranie. Oczywiście później to nagranie będzie trzeba obrobić, to jest kolejnym punktem. Natomiast podchodząc do swojego streamu tak jak do nagrania na YouTube'a, będzie ci o wiele łatwiej zrobić dobry content, bo nie będziesz miała wrażenia, że mówisz do nikogo, tylko będziesz miała przed oczami czy w wyobraźni całą publikę, która może ten film obejrzeć na YouTubie. Całkowicie inaczej komentuje się grę czy cokolwiek innego na streamie, a całkowicie inaczej komentuje się, kiedy nagrywamy to jako film na YouTuba. I kolejną rzeczą, która też jest bardzo istotna w tym całym aspekcie, jest to, że takie nagranie możesz później wykorzystać. Możesz z tego zrobić jeden, dwa czy nawet trzy filmy na YouTuba. Możesz z tego porobić TikToki, shortsy i inne rzeczy i wykorzystać to, co stworzyłeś, to, co stworzyłaś na streamie, do tego, żeby kolejne streamy promować, wrzucając to właśnie na inne social media. Tak więc wiesz już, co zmienić w momencie, kiedy masz zerową liczbę widzów. Natomiast jeżeli chcesz przekonać się, do czego możecie to doprowadzić, zobacz, jak inni streamerzy to robili i dalej to robią, oglądając ten film, w którym tłumaczę i podaję kilka przykładów osób, które może nie dokładnie stosując tą taktykę, ale stosując takie założenia, rozwinęło swoje imperium streamerskie do naprawdę potężnych wyników liczonych w tysiącach widzów.